Dzień dobry, mam na imię Ewa i serdecznie witam w programie Zagadkowa Wyspa. Jak co dzień zapraszam do wspólnej zabawy. Zaczynamy od owieczek. Niby tak niewinnie, ale jednak trzeba to dobre oko mieć, żeby z takimi zagadkami sobie radzić. Także mam nadzieję, że już te nieliczne osoby, które jakimś cudem znalazły się przed telewizorem, próbują przyjrzeć się tej zagadce. I uwaga, nie liczymy baranów, bo nie chodzi o to, żeby zasnąć, tylko się im przyglądamy i szukamy takiego jednego, który od pozostałych się różni. Mamy ich tu w sumie 25, ale tylko jeden jest inny. Kto wypatrzy jako pierwszy ten drobiazg, który różni daną owieczkę od pozostałych i zapamięta współrzędne właśnie tej owieczki i trafi tutaj szybko do studia, wygra pierwsze pieniądze. Już szansa jest, już 50 zł czeka. Numer do studia to 704-304-304. Zapraszam takie osoby, które poradzą sobie z zagadką, żeby nie było tak, że ktoś najpierw wybierze numer do studia, a potem się zastanawia. To co, przyglądacie się? To ja jeszcze szybko przypominam zasady i czekam na pierwszego zwycięzcę. W naszym programie mogą brać udział osoby, które mają ukończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać pod wskazany na dole ekranu numer. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączy cię ze studiem. Aby zdobyć nagrodę, należy udzielić prawidłowej odpowiedzi prowadzącemu program podczas połączenia ze studiem. Aby zostać połączonym ze studiem, należy w najkrótszym czasie udzielić prawidłowej odpowiedzi na zadane podczas połączenia telefonicznego pytanie. Jeśli twoja odpowiedź zostanie udzielona w najkrótszym czasie, to system sam do ciebie odzwoni i zostaniesz na żywo połączony z moim studiem, a szczegóły znajdziesz w regulaminie na www.łowcenagród.com. No dobrze, na razie łowimy owieczkę, tę jedną, jakimś delikatnym sposobem różniącą się od pozostałych. Kto jako pierwszy sobie poradzi? Muszę usłyszeć literę i cyfrę. 704-304-304 to jest ten numer. Możecie dzwonić zarówno z komórki, jak i z telefonu stacjonarnego. Tutaj nie ma to specjalnego znaczenia. No znaczenie ma to, czy masz przygotowaną odpowiedź, czy udało ci się zagadkę rozwiązać. Takie prostsze to są zagadki na rozgrzewkę, także nawet jeżeli ktoś nie jest jakoś super spostrzegawczy, to myślę, że z taką zagadką jest w stanie sobie poradzić, ale będzie coraz trudniej. Także jeżeli uważasz, że w tego typu zagadkach nie jesteś mocny, wolałbyś zmierzyć się z czymś innym, to może warto jeszcze teraz spróbować, póki jeszcze nie jest tak trudno, bo potem jednak będą coraz większe wyzwania, ale i większe pieniądze do wygrania. Także kto lubi wyzwania i kto lubi powalczyć o duże pieniądze, to jeszcze dzisiaj na pewno szansę będzie miał. Program póki co dopiero się rozpoczął, także mam nadzieję, że chociaż kilka osób przed telewizorem nie zastałam i że będziecie szybko, sprawnie wygrywać pieniądze, bo pamiętajcie, że tutaj no, nie tylko chodzi o to, żeby rozwiązywać zagadki, bo pewnie część osób sobie z tymi zagadkami poradzi. Tutaj chodzi o to, żeby rozwiązywać te zagadki szybciej niż pozostali, tak żeby trafić tutaj do studia i wygrać pieniądze, zanim ktoś inny zorientuje się, jaka jest odpowiedź i wybierze numer do studia. A numer to 704-304-304. Czy jest już ktoś, kto widzi tę owieczkę? Muszę usłyszeć literę i cyfrę. Szybka odpowiedź, ale żeby tę szybką odpowiedź tutaj podać, no to jednak trzeba się chwilę poprzyglądać zagadce, chociaż reżyser mówi, no ale chyba nie jakąś dłuższą chwilę, skoro zagadka prostsza z tego typu zagadek. No dobrze, to może jest już ktoś, kto sobie poradził, skoro faktycznie być może jedna, dwie, trzy osoby włączyły telewizor, przyglądają się zagadce, nie muszą w tym momencie być w pracy, czy na zakupach, czy w tysiącu innych miejsc, tylko mogą akurat przed telewizorem się chwilę zrelaksować. No to zapraszam. No nie, środek dnia, jesteśmy w wirze wydarzeń, także kto chociaż na moment mógł sobie zrobić przerwę, niech korzysta. 50 zł można wygrać. Nie trzeba nawet wychodzić z domu, żeby po te pieniądze sięgnąć. No ale na pewno trzeba chociaż odrobinę wysilić wzrok i poświęcić chwilę tej zagadce. To nie jest tak, że wpadniemy na pomysł i już wybieramy numer do studia. Przy tych zagadkach słownych, czy kiedy odgadujemy hasło z koperty, to faktycznie te sekundy wystarczą. Tutaj myślę, że w 2-3 sekundy zagadki nie rozwiążemy, ale na pewno ktoś z was jest w stanie sobie szybko poradzić. Jeżeli tak, jeżeli już się te umiejętności i ta rozgrzewka do coraz trudniejszych zagadek, które będą się na ekranie pojawiać. Reżyser mówi, teraz idziemy poziom wyżej, bo już pojawiło się 100 zł do wygrania. Pani oczywiście wygrała 50 zł, także serdecznie jeszcze raz gratuluję. A my, no właśnie, powalczymy o 100 zł, a z czym będziemy walczyć? No na pewno z jakąś zagadką, tylko jaką? Aj! Taka wakacyjna zagadka, bo jakiś tutaj stateczek, może ktoś z was w tym roku akurat wybiera się
gdzieś promem albo statkiem popływać. Proszę bardzo. Teraz możemy się im poprzyglądać. No i co my tu mamy? Po pierwsze 50 obrazków, także jest ich więcej. No i uwaga, tutaj informacja dla tych osób, które nie czytają poleceń do zagadki. Trzeba znaleźć nie jeden, a dwa. Dwa obrazki różniące się od pozostałych, czyli no, szukamy, jak uda nam się znaleźć ten jeden obrazek, to nie łapiemy szybko za telefon, tylko raczej lepiej złapać długopis, zapisać sobie współrzędne tego obrazka, który znaleźliśmy i szukać dalej, kolejnego, który się różni. No dobrze, no to szukamy, przyglądamy się uważnie, analizujemy każdy szczegół. Reżyser mówi, że da taki czas na szukanie. A ja mam takie pytanie do reżysera. Czy te różnice to są takie same? No właśnie. Dwie inne różnice, czyli no niestety mając ten jeden znaleziony obrazek,